Hej kochani, to znów ja. Następna część, jeżeli chodzi o selekcję ramek do zimowli. Niestety węza, kochani, jest tragedia. To jest podstawa pszczelarstwa, ale niestety tutaj coraz gorzej. Z roku na rok po prostu nie nadająca się węza zmusza do tego, aby kupować swoje, kochani, autoklawy, swoją produkcję i zacząć robić ze swojego wosku. No niestety coraz ciężej też odzyskać ten wosk, prawda? Tego wosku nie ma. Skoro nie budują węzy, to kochani, też ciężko odzyskiwać wosk. Tutaj ratujemy się od sklepami ramkami, żeby jak najczęściej wyciągać, ale niektóre po prostu są raz przeczerwione i koniec. Trzeba je wymieniać na dzień dobry ze względu na jakość właśnie tego suszu. Jeżeli, kochani, chodzi o susz, no tutaj mam pół ramki. W tym roku chciałam, żeby mi odbudowały, zalały pokarmem. Zrobiły oczywiście po swojemu, popsuły, więc widzimy, że zrobiły sobie z tego ramkę pracy, pomimo tego, że ramkę pracy miały w ulu. Więc, kochani, dla mnie ta rameczka idzie do wycięcia. Nie zostanie na pewno w ulu. Tutaj to jest przykład po prostu tragedii. Najczęściej właśnie nam się zrywają te rameczki i spadają do gniazda, tego absolutnie nie trzymamy. Jak już widzimy jakiekolwiek takie zniekształcenia, wywalamy taki susz, kochani, nie litujcie się nad tym, po prostu nie ma sensu. To samo tutaj, to jest wszystko do wycięcia. Kochani, następne, tutaj też wyżerają, po prostu same sobie wyjadają, źle budują, robią takie dziwne wrzery w rameczkach. To samo z tej strony. Popatrzcie, tutaj nic nie było. Po prostu to jest wyżarte, nieodbudowane. No tragedia. Nowiutkie rameczki, które powinny tak naprawdę mi służyć jeszcze cały przyszły rok, ja już w tym roku muszę wyrzucić. No jeżeli chodzi o jakość węzy, po prostu upokarzająca dla pszczelarza. To samo tutaj, kochani. Matka zaczerwiła tu, gdzie mogła, a tutaj, popatrzcie się, już wyjadają. Tu już coś musi być w tej węzie, że po prostu to się robi coraz gorsze. To samo z tej strony, popatrzcie, dziury. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale próbuję wam pokazać, jakie są ubytki w jasnym suszu. To jest po prostu praktycznie wżarte. Więc, kochani, jak takie rameczki widzicie, naprawdę nie litujcie się nad tym. To jest bez sensu. Trzymanie, ludzie, kochani, osy, pszczoły, wszystko atakuje. Bez sensu trzymanie, nawet jeżeli nie macie, kochani, to pamiętajcie, lepiej wywalić tą ramkę, przetopić, odzyskać ile można wosku. Nawet jeżeli ten wosk jest sfałszowany i nie wiadomo co w tym wosku jest, to i tak zbierajmy ten swój wosk. Uzbiera się większą ilość później i tak będziemy musieli go oczyścić swoim, kochani, swoimi metodami. Wytapianiem, jak się to mówi. Później autoklawy. No i po jakimś czasie, im częściej będziemy dawać swój wosk, zwłaszcza ten dziewiczy, tym szybciej odejdziemy od tego, co po prostu nie służy ani nam, ani pszczołom. Miłego.